Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wita się z Wami Kasia, podróżowanie przez V. Witam się z Wami z Warszawy. Jesteśmy w stolicy Polski, ponieważ tutaj właśnie nagrywamy audiobooki naszych książek. W Warszawie jesteśmy już od kilku dni, a będziemy jeszcze prawie 2 tygodnie, ponieważ właśnie tyle zajmuje mniej więcej nagrywanie. Jedna sesja, którą mamy zabukowaną w specjalnym studio, trwa maksymalnie 4 godziny i właśnie te maksimum wykorzystujemy. Dlatego, żeby nagrać 2 książki, troszeczkę się to rozwleka. W Warszawie zatrzymujemy się w naszym kamperze. Będziemy nocować gdzieś na osiedlach, na ulicach i postanowiłam, że to wszystko Wam pokażę. Zobaczymy, czy jest bezpiecznie, czy da się spać, jest cicho w samochodzie, gdzie robić serwis i może też uda nam się pokazać Wam, co robiliśmy w Warszawie, chociaż póki co wszystko sprowadza się do nagrywania i pracy na laptopach, ponieważ mamy dużo innych spraw jeszcze do ogarnięcia, ale to nieważne. Pierwsze noce spędziliśmy na parkingu pod Ikeą, także teraz Wam pokażę krótką relację z tamtych dni. Właśnie dojechaliśmy na parking pod Ikeą i tak jak pewnie wiecie, albo może nie wiecie, Ikea to jest takie sprawdzone miejsce pośród vanlifersów, bo posiada wielkie parkingi, nie wyganiają stąd i zazwyczaj jest bezpiecznie. Dlatego właśnie pierwsze nasze vanlife'owe kroki skierowaliśmy właśnie na parking w Ikei i to tutaj się zatrzymamy na początku, żeby się troszeczkę oswoić z sytuacją. Wydaje mi się, że tu będzie bezpiecznie, natomiast nie jestem pewna, czy będzie spokojnie, bo na razie jeździ tutaj sporo samochodów i widzę, że sporo samochodów jest zaparkowanych. Chyba jakaś firma tu parkuje, a naprzeciwko nas jest myjnia ręczna. No ale zobaczymy. Kiedy nocujemy w mieście, ważne jest dla nas to, żeby w miarę możliwości nikt nie wiedział, że siedzimy w środku. Dlatego zanim zapalam światło, pozasłaniam zasłonki, staram się być cicho, także muzyki nie będzie puszczanej zbyt głośno, a pewnie już w ogóle. I co, mam jeszcze chwilę czasu przed snem, także siadam do pracy, do laptopa. Jak widzicie, mam na sobie już dżinsy, łóżko za mną jest pościelone, a to oznacza, że zaczynamy nowy dzień. 2 słowa o dzisiejszej nocy. Była w miarę spokojna, jesteśmy wyspani, zadowoleni. Jedyne co było słychać, to taki delikatny szum z pobliskiej drogi. Jeździ tutaj bardzo dużo samochodów i no to po prostu to słychać w vanie. Ale my już jesteśmy do takich dźwięków z daleka, z oddali przyzwyczajeni. Czasami jest to morze, czasami są to samochody. Także jesteśmy wyspani, zadowoleni. Ikea, Warszawa, polecamy, można się tu zatrzymywać i zaczynamy nowy dzień. Natomiast na wczorajszą noc przenieśliśmy się już do dzielnicy Brudno, bo właśnie tutaj znajduje się studio, w którym nagrywam audiobooki. Noc upłynęła nam całkiem spokojnie, zresztą zobaczcie sami, jak wyglądał van o 11 w nocy. Włączam na chwilę kamerę, żeby pokazać Wam, że jest tu całkiem cicho. Posłuchajcie zresztą sami. Czasami słychać przejeżdżające samochody, ale to jest coś jak najbardziej normalnego, wręcz naturalnego, kiedy śpi się w vanie. Tym bardziej, że mamy otwarte górne okno, bo jest całkiem ciepła noc. Także zapowiada się, że będzie spokojnie, mam nadzieję i trzymam kciuki, że właśnie taka będzie ta cała noc. Relacje zdam Wam rano, zobaczymy. Ja kładę się spać, Łukasz jeszcze pracuje. Jak widzicie, ma na sobie takie specjalne żółte okulary, które niwelują jakiś rodzaj światła i pomagają na oczy. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale Łukaszowi jest w nich dobrze. Ja natomiast kładę się spać, bo ja jestem zupełną odwrotnością pod tym względem Łukasza. Ja lubię pracować rano. Wolę sobie wcześniej wstać, ze świeżym umysłem właśnie usiąść do robienia jakichś projektów i taki właśnie mam plan. Natomiast Łukasz lubi posiedzieć długo w noc. Dobra, idę spać. Do zobaczenia jutro. Ale muszę Wam powiedzieć, że nie wszystko płynęło tak gładko i przyjemnie, ponieważ nie mam pojęcia o której, ale w pewnym momencie zjawił się ktoś grający bardzo głośno muzykę. Obudził nas tą muzyką. Łukasz sięgnął po
zatyczki do uszu. To jest bardzo ważny element naszego wyposażenia. Ale na szczęście ten człowiek wyłączył muzykę dosyć szybko, więc ja już bez zatyczek po prostu usnęłam i już potem bez problemów przespaliśmy tę noc. Ja zaraz lecę do studia nagrywać kolejny fragment książki i dzisiaj Łukasz mówił, że nas odwiedzi. A więc jesteśmy w studio nagraniowym. Za tymi pomarańczowymi drzwiami odbywa się nagrywanie audiobooka i zaraz wam pokażę, jak to wygląda od kuchni. Puk, puk. Dzień dobry. Tutaj jest jeden pokój. W pierwszym pokoju jest Janek, który jest realizatorem. Dobrze nazywałem znowu? Tak. Realizator, cześć Janek. Tak, tym razem dobrze. Ustawiamy tutaj mikrofon Kasi. Kasia, cześć. Hello. Jak to wygląda? Co tu się robi? Tu się czyta, tu mam wyświetlony tekst książki w PDF-ie, także sobie przesuwam. Mhm. Nie będzie słychać żadnych dźwięków kartek. Tu mam mikrofon, a tu mam słuchawki. I ja przez te słuchawki słyszę Janka, bo drzwi są zamknięte, więc jak się pomylę, to Janek mnie zatrzymuje, mówi, że musimy coś poprawić i na bieżąco robi poprawki. Halo? Słyszymy się pięknie. Zrobię sobie jeszcze próbeczkę. Ja sobie tutaj wyrównam. No to puszczam dwa zdanka i wchodzisz. Gazu musiało być w niej o wiele więcej, niż przewidywał... Gibraltar był na wyciągnięcie ręki i czułam znajome podniecenie zwiastujące przygodę. Choć wiedziałam, że nie ma tam wielu atrakcji turystycznych, bez wątpienia było to interesujące miejsce na mapie Europy. Weźmy po Brexicie. No. Proszę. Czekaj, to jest dobrze. Tak, to jest dobrze. Proszę. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj spaliśmy znowu na dzielnicy Brudno, ale spaliśmy w troszkę innym miejscu niż ostatnio. Noc niby była spokojna, ale coś było nie tak, bo nie mogliśmy z Łukaszem bardzo długo usnąć. Do trzeciej. Do trzeciej, więc nie wiemy, czy tu jest jakaś żyła wodna, czy... Sprawdzałam, czy pełnia księżyca czasem nie wisiała nad nami, ale nie było pełni, więc nie wiem, co się działo. W każdym razie oboje jesteśmy lekko niewyspani. 5G, żartuję. Może. W każdym razie, nie wiem, może to bliskość ulicy, niby jest to wszystko osłonięte specjalnymi takimi wygłuszaczami, no ale był lekki szum słychać. Ja za chwilę idę do studia nagrywać, a Łukasz jedzie dzisiaj zrobić pranie, także pokażemy wam, jak robimy pranie w wanie. Ale zanim pójdę do studia, jeszcze trochę pracy na laptopie, właśnie sprawdzam mój artykuł, który piszę do naszego karawaningu. Nie wiem, czy mieliście już okazję spojrzeć, ale od poprzedniego numeru ukazuje się tam mój felieton. Także piszę o naszych doświadczeniach i moich spostrzeżeniach odnośnie van life'u. Także jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to serdecznie zapraszam po stary albo nowy numer, który już się za niedługo ukaże. No, a teraz muszę przeczytać, czy wszystko jest na pewno ok. Jestem w myjni automatycznej, w której jest 10 pralek, 10 bębnów do prania i 4 suszarki z drugiej strony. Tutaj jestem, akurat jesteśmy w Warszawie, więc ceny są dosyć wysokie, bo za najtańsze pranie 7-kilogramowej pralce trzeba zapłacić 27 zł. Ktoś ma bardzo dużo prania, to może sobie wykupić taką dużą pralkę za 55 zł i tam to wszystko wrzucić. Później oczywiście trzeba zapłacić jeszcze za suszenie, a widzę, że suszenie kosztuje 13 zł, 13 do 15 zł za 15 minut, więc no nie są to małe pieniądze, ale no my robimy pranie raz na 2 tygodnie i nie ma też za bardzo innej alternatywy poza takimi pralniami na stacjach benzynowych, które się niedawno pojawiły.
Niedawno odkryliśmy, że na stacji Circus się pojawiły pralki, automat do prania i automat do suszenia. Znacznie tańsze niż pralnie automatyczne, bo pranie kosztuje w takiej pralce koszt 15 zł i 8 zł za suszenie. Od razu muszę powiedzieć, że suszenie trzeba kupić dwa razy, bo niestety ta suszarka jest słaba, ale tak czy inaczej to wszystko wychodzi dużo taniej. No minusem jest tego, że jest jedna pralka, więc jak ktoś ma białe i czarne, to rzeczy kolorowe, to trzeba po prostu kilka nam godzin spędzić, żeby to po prostu wybrać. No i jest jedna pralka, więc to wszystko idzie dużo wolniej, ale jak komuś się nie śpieszy, to możecie sobie wygooglować. Na Park Fortnite są te miejscówki oraz jak piszecie w Google pralnia automatyczna, to wtedy wam znajdzie dane miejsce. No tyle, wrzucam pranie, potem czekam, nastawiam sobie zawsze timer, żeby mi zapikał. Kiedy się skończy pranie, przewrócam do suszarki, nastawiam timer, przychodzę, zabieram, no albo zabieram też laptopa ze sobą i pracuję. Albo idę na kawę, no różnie. Mniej więcej kilka godzin zawsze na takie pranie nam schodzi. Jesteśmy już dzisiaj, właściwie ja jestem, po nagraniach i właśnie jedziemy ogarnąć toaletę. Skręć w lewo. A ponieważ na trasie były korki, Łukasz odbił i podzielimy się z wami bardzo ciekawym miejscem, dla nas wielkim odkryciem, gdzie można w Warszawie czerpać wodę. Zapewne osoby, które są ze stolicy, znają dobrze te miejsca, ale my byliśmy mega zaskoczeni, że takie punkty są dostępne. Miejsce, którym nalaliśmy wody, to jest taki wodopój, których dosyć dużo jest w Warszawie, jak się okazuje. I to się nazywa ujęcie wody oligoceńskiej. Głównie na północy Warszawy zauważyłem, że takich punktów jest dużo. Na Brudnie, tutaj na Żoliborzu to jest chyba kilka. No i nie tylko my nalewamy tutaj wody. Nawet mieszkańcy przechodzą ze swoimi baniakami i nalewali tutaj wodę. Ten punkt akurat ja dodałem na Park Fortnite, ponieważ on jest całodobowy. Niektóre te punkty są zamykane tam o 20 czy któreś, więc nie można w nocy tutaj przyjechać. A znowuż za dnia jest dużo ludzi na ulicy w Warszawie, więc najlepiej przyjechać tutaj po prostu wieczorem. Tak jak teraz, a ostatnio przyjechałem jeszcze później w nocy. Żadnych samochodów nie jeździły, ludzie nie chodzili, a ja sobie tankowałem wodę. Minus taki, że trzeba nosić, bo nie może tam podjechać blisko i nie podłączyć sobie węża, więc trzeba w baniaczku nosić. Ale jak w Turcji, tak samo było w Turcji. Ważne, że jest. Jak miejscóweczka? No jak oceniasz? Ja oceniam primo. Jesteśmy w Warszawie, a niby nie jesteśmy w Warszawie. Zmęczeni dzisiejszą nocą i niewyspani totalnie stwierdziliśmy, że potrzebujemy właśnie chwili wytchnienia i spokoju. I pojechaliśmy do Parku Młocińskiego. Jest Młocińskiego? Chyba Młocińskiego. Zaznaczony jest na Park Fortnite, ale niestety tam tak kurzyli ogniskami, był po prostu szary dym wisiał, bardzo dużo ognisk. No więc stwierdziliśmy, że znajdziemy coś sami, no i udało się. Ale super widok. Tak jak Kasia wam mówiła wcześniej, mamy bardzo fajną miejscóweczkę, super cichutko, ptaszki śpiewają i w ogóle się nie czułem, jakbym był w Warszawie, tylko jakbym był gdzieś po prostu w jakiejś wiosce. Tak, ja lecę, bo muszę dojechać. Łukasz tu zostaje, ponieważ jest przyjemnie i chłodno, będzie sobie tu pracował. I w cieniu. A ja lecę nagrywać, także to za później. Pa, Kasia. Ciao. Moi drodzy, ten materiał, który teraz widzicie, już był kręcony wcześniej. My go kręciliśmy pod koniec czerwca. Wy to oglądacie początkiem lipca i muszę wam powiedzieć, że już te vlogi zostały skończone i już są w sprzedaży. Zarówno droga, jak i wielki wóz można kupić osobno, można kupić razem. Natomiast zrobiliśmy teraz w tym tygodniu taką ofertę specjalną, taką super promocję, że jeżeli kupicie dwa audiobooki i zarówno droga, jak i wielki wóz, to wtedy wszystko będzie w cenie jednej książki takiej papierowej, po prostu zwykłej.
więc jeżeli jeszcze nie kupiliście książki od nas żadnej, to możecie kupić od razu audiobooka i polecamy obydwa, a jeżeli już macie, ale na przykład chcielibyście sobie też posłuchać, bo wiem, że sporo z Was jest tam, którzy macie papierowe książki, ale jeszcze ich nie przeczytaliście, bo na przykład tak jak ja lubicie słuchać audiobooki, no to teraz jest taka doskonała okazja, żeby właśnie to zamówić. Ogólnie audiobooki są dużo tańsze niż papierowe książki, bo koszt produkcji audiobooka jest niższy. Pomimo tego, że musieliśmy na kilka tygodni wynająć studio, no to koszt przygotowania tego wszystkiego był zdecydowanie niższy niż koszt wydrukowania papierowej książki, dystrybucji, składu i tych wszystkich rzeczy, które się wiążą z wydaniem książki papierowej. Dlatego też audiobooki są w takiej, powiedziałbym, dosyć niskiej cenie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na sklep podróżowanie.pl. Tam można zamówić je bezpośrednio u nas i wgrać sobie na telefon, na pendrive'a, włożyć do radia w samochodzie, czy na komputerze słuchać, czy w jakiejś aplikacji. Nie potrzeba jakichś specjalnych rozwiązań do tego, żeby słuchać tego audiobooka, ponieważ otrzymujecie od nas pliki MP3 i te pliki można sobie, że tak powiem, dowolnie odtwarzać na odtwarzaczach przeróżnych. My też w e-mailu podpowiadamy, w czym najwygodniej jest słuchać z naszych audiobooków. Także serdecznie Was zapraszam do naszego sklepu, sklep podróżowanie.pl, i już dzisiaj, już za 5 minut możecie słuchać naszych audiobooków czytanych pięknym głosem Kasi. Ja też tam mam swoje wstawki. O, leci samolot. A przed chwileczką przebiegł tutaj lis. Dobra, zapraszam Was do sklepu serdecznie i pozdrawiam. Aha, lecimy dalej z tym vlogiem, bo to jeszcze nie koniec naszej przygody w Warszawie. Jest weekend, jest strasznie gorąco, polewam się zimną wodą, bo jest niesamowicie ciepło. Idziemy teraz na Służewiec. Nasza koleżanka, którą niedawno poznaliśmy, powiedziała nam, że tutaj są takie wyścigi konne i że można normalnie wejść z ulicy na takie wyścigi, więc idziemy zobaczyć wyścigi konne pierwszy raz w życiu. Prezentują konie. No i możesz sobie obejrzeć, tak? Czy ci się podoba taki, czy inny. Tam jest tablica, która w ogóle jest od samego początku, ona nie została zmieniana. Jokeje wsiadają na konia tu, nie? One na początku chodzą bez. Tam na przykład ostatni koń jest bez jokeja. I teraz nie wiadomo, czy jokej się spóźnił. Czy konie na przykład jest taki, wiecie, bardzo, bardzo narwany, że robią to specjalnie, że w ostatniej chwili go siodłają. Każdy wyścig ma różny dystans. Aha. Nie pamiętam niestety, ile stąd jest. Bo... Jest na tej rozpisce napisane. Jest. I właśnie ludzie, którzy no, jakby stali bywalcy, no to oni widzą, a tutaj no to 2700 powiedzmy tam, nie? Okay. Ronka jest naszą przewodniczką. Tak. Wychowała tak. się tutaj w okolicy, często przychodziła na tor i wszystko wie. Prawie. Tak, mamy taki inside experience. No i chciałam ustawić 9. Za 5. Mój koń, dziewiąteczka na trzecim miejscu. Dobrze, dobrze, było blisko. To jest bomba i jak się ta piłka opada, to zaczyna się bieg. Jeża do celownika już. Kurde!
Po raz trzeci byłem drugi. Po raz trzeci na drugim miejscu. Co? 5-7? Wygrałaś? Ja wygrałam! 5-1, Buba, nie? 5-3. No ja wygrałam! Bo dwa musiały być moje. Mówiłam, Empire. Ale Maja wygrała. No tak, super. Idziemy do pani. Dobra, dziękujemy. Dzień dobry, czy już można za gonitwę czwartą? Tak. Tak, dobrze. Dzień dobry. 20 zł i 40. Wow! Gdzie ty? 20 na szkółkę. A, brawo. Dziękuję bardzo. No jeszcze będzie 5 zł. Do widzenia. 15 do przodu. Opłacało się, zaryzykowa. No. Jeżeli chodzi o moralną kwestię tutaj wykorzystywania koni do wyścigów, to jestem tak, no wolałbym szczerze, żeby nie było tego, no ale podobno te konie to lubią. Nie wiem, jeszcze na tym nie znam. Ciekaw jestem, jak wy o tym, co wy o tym myślicie. No ale jak widzę, no taka zabawa jest, nie? Ludzie po prostu przychodzą, jest miło, sympatycznie. Może sobie piwko wypić z grilla, zjeść kiełbaskę i miło spędzić niedzielę. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj spaliśmy na Pradze. Zaraz wam pokażę, gdzie dokładnie, a spaliśmy tutaj, ponieważ chcemy pojechać zrobić serwis. I właśnie tutaj niedaleko znajduje się miejsce, gdzie można nalać wodę, wylać wodę szarą i toaletę. Zaraz właśnie Łukasz was tam zabierze, a zanim to się stanie, ja pokażę wam tutejszą okolicę, bo jest bardzo fajnie. Me and my hometown, baby, we go way back. All the situations, circumstances, still we don't mind. Steady going on, I dance around the street lights. Hey, I know every street sign. Hanging round the block like if you are my friend, then you are welcome any moment. Yeah. City of mine, how I love this city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love this city. Jestem pod firmą Warszawskie Centrum Karawaningu i oni tutaj sprzedają, jak widzę, przyczepy, kampery i mają też taką stację serwisową, gdzie można sobie przyjechać, nalać wodę, wylać wodę. Normalnie chyba się płaci 20 zł, ale ja kupiłem tutaj płyn do toalet, więc pani powiedziała, że jak pan coś kupił, to może pan za darmo zrobić sobie serwis. Więc nalałem wodę, wylałem wodę, wylałem kasetkę, nalałem nowego płynu pachnącego, świeżącego i jadę dalej. Dzisiaj zakończyłam nagrywanie audiobooków. Jestem bardzo szczęśliwa, że projekt został doprowadzony do końca. To było bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo dużo przyjemność mi sprawiło czytanie. Myślę, że byłby to fajny sposób na zarabianie, gdybym mogła, na przykład mieszkała w Warszawie albo w dużym mieście. To było też dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, wrócić właśnie do pierwszych 2 lat naszej podróży, no bo byłam trochę wtedy innym człowiekiem i teraz mogę to zobaczyć, a równocześnie przypomniałam sobie wiele ważnych rzeczy, które wtedy przeżywałam i jakichś takich przemyśleń i refleksji, także dla mnie było to niezwykle ciekawe. No i najdziwniej że w tym wszystkim jest to, z tej perspektywy 4 lat później, jak bardzo świat się zmienił, bo kiedy ruszaliśmy, nikomu do głowy by nie przyszło, że wybuchnie pandemia, że wybuchnie wojna potem. Także cały czas mam bardzo mocną taką refleksję, że nie ma co odkładać swoich marzeń na później, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy ani za rok, ani za dwa. Dobra, tyle refleksji, a teraz, jak widzicie, jesteśmy w ferworze przygotowań i sprzątania, bo na koniec naszego pobytu w Warszawie odbywa się nasze pierwsze spotkanie z wami, z widzami. Także jesteśmy podekscytowani, lekko zdenerwowani. No i na razie zdyszani, bo sprzątamy szybko, żeby było ładnie i czysto, bo podczas naszych spotkań będzie możliwość właśnie wejścia do vana i zobaczenia go na żywo.